myślę, że to już to cykliczne drugie krakowskie forum sportu, myślę, że to jest takie wydarzenie, które spaja wszystkie imprezy oraz wszystkie kluby sportowe. Chcielibyśmy, aby w tym dniu, myślę, że na razie w jednym, być może przedłużymy to do dwóch dni, pokazać wszystko to, co jest w mieście. I obiekty sportowe, i kluby sportowe, aby kluby zaprezentowały swoją ofertę dla mieszkańców, dla dzieci, aby to było bardzo wesołe, miłe spotkanie, miła zabawa, aby ten dzień był na sportowo, na obiektach miejskich. I myślę, że to już będzie cykliczna impreza. Przede wszystkim są jakby dwie rzeczy. Pierwsza to jest oferta klubów, czyli oferta klubów, jakie mają sekcje, jakie mają zapisy, co proponują dla dzieci, co proponują dla mieszkańców, bo również to jest oferta dla dorosłych. Drugie to jest, robimy również ten panel taki, nazwijmy go szkoleniowy, aby dowiedzieli się, co mogą jeszcze uzyskać, czy od miasta, jak pozyskać środki na swoje inwestycje, czy na remonty. Czyli chcemy połączyć to przyjemne z pożytecznym, ale przede wszystkim to jest cały dzień miłej zabawy, miłych pokazów i myślę, że o to chodzi. Że pogoda się udała. Pogoda była zamówiona, ja myślę, że dobrym zawsze sprzyja pogoda, więc myślę, że dzisiaj cały dzień słońce będzie świecić. Na naszym stanowisku możemy zobaczyć puchary z najważniejszych naszych osiągnięć dotychczas. Różnego rodzaju pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz stół do tenisa stołowego, gdzie dziewczyny grają pokaz gry w tenisa i można z nimi pograć, poodbijać, zobaczyć, na czym to wszystko polega. Można się zapisać, są prowadzone grupy naborowe dla małych dzieci oraz grupy rekreacyjne dla osób starszych. Na przestrzeni ostatnich 11 lat liczba drużyn grających w lidze wzrosła z 4 do 90, więc jest to olbrzymi progres. Jesteśmy w dwóch miejscach. Jedno miejsce to jest właśnie stoisko, które tutaj widzimy. Na nim można przymierzyć sobie sprzęt, usłyszeć o zasadach, zobaczyć filmiki, które są odtwarzane cały czas. Na zewnątrz z kolei jest ułożone boisko, na którym głównie dzieciaki, które przychodzą, mogą spróbować sobie pozderzać się, pobiegać z piłką. Nasi zawodnicy pokażą, jak się ją rzuca, jak się ją łapie. Przede wszystkim koncentrujemy się nad tym, żeby pokazać ludziom, czym jest futbol amerykański, bo wiele osób tego nie rozumie.